Zaczynamy zatem. Przed Tobą pierwsza analiza. Powiedzmy sobie od razu na wprost, ta najprostsza. Zatem interesuje nas czasownik operacyjny. Podaj i jego, jakby to powiedzieć, odmiany typu wymień, uzupełni. To są takie czasowniki, które my nazywamy czasownikami nazw. Oczywiście jest to określenie nieformalne, dlatego że w przypadku takiego polecenia zapisuje się po prostu nazwę lub nazwy. Nie podaje się żadnego opisu, dalej jest zero uzasadnień, zero wyjaśnień. Prosta piłka. Rozumiemy, o co nas proszą, i po prostu podajemy określoną nazwę. Zatem teraz przykład. To jest zadanie z matury z 2022 roku, a więc no, powiedzmy sobie, relatywnie świeże. I tak, jest to zadanie z genetyki. W naszym zbiorze już jest i ono jest oznaczone jako zadanie 64. Natomiast istotniejsze jest chyba to, że w tej chwili nie będę czytał całego tekstu zadania, ani całego polecenia w tej części, która nas oczywiście interesuje, chociaż podkreślam, jest to obowiązek, każdy, kto rozwiązuje zadanie, uważnie czyta te wszystkie elementy. Natomiast to, co nas w tej chwili interesuje, otóż w tej części, o właśnie, włączmy sobie podkreślać, 64.1 trzeba było podać, czasownik podaj i tak, Podać nazwę rodzaju mutacji genowej występującej w allelu H, która polega na obecności dodatkowych kodonów CAG. I teraz wiemy, że allel H to po prostu forma genu HTT. Tu w tej części treści zadania mamy gen HTT, i tutaj napisano, że stosunkowo często pojawia się mutacja polegająca na występowaniu dodatkowych kodonów CAG. I w zasadzie już prawie wszystko jest jasne. Czytamy natomiast dalej, wywołujący chorobę ma więcej niż, o, tu podkreślmy, więcej niż 35 trójek tych dodatkowych. A zatem ja nie wiedziałem, że ta mutacja polega na tym, że jest dodatkowych 35 trójek. I w przypadku innych opisów mutacji, które pojawią się, konkretnych, Konkretnych zadania, gdzie będzie mowa, no nie wiem, o, o ubytku 35 trójek albo o jakimś tam innym elemencie szczegółowym, tego się nie uczymy. Natomiast wiemy, jaki jest mechanizm powstawania danego typu mutacji, wiemy, jak ona przebiega, i w związku z tym potrafimy ją zaklasyfikować na podstawie tego, po prostu jaka jest jej istota. A zatem w tym przypadku trzeba było po prostu podać prawidłową nazwę rodzaju mutacji genowej, tu nawet literówka położy odpowiedź, zatem trzeba znać terminologię i uważnie po prostu ją tylko zapisywać, a oczywiście wcześniej po prostu potrafić przełożyć opis taki szczegółowy, który się tutaj pojawił, na właśnie na nazwę mutacji, czyli po prostu wiedzieć, o jaką mutację chodzi. Spójrzmy zatem teraz na odpowiedzi, które pojawiały się w arkuszu zadań i tak. Dość często pojawiło się określenie dodanie. No to jest dość blisko, ale to nie jest termin naukowy. Dalej mutacja punktowa, no cóż, tak się składa, że jeżeli mamy aż 35 trójek, to na pewno nie będzie to mutacja punktowa, bez szans na obronę takiej odpowiedzi. Wreszcie nawet takie dziwne określenia jak zwiększenie. Nie wiem o co tutaj chodzi w kanazie. To, co tutaj widzimy, Zdaje się sugerować, że po prostu macie potężne problemy z terminologią naukową, dalej po prostu nie znacie mutagenezy i mutacji, nie tylko zresztą genowych, ale także tych większych, bo to wynika z innych zadań. Spójrzmy zatem teraz na klucz. Tutaj mamy baterię pojęć, i w związku z tym kolejna uwaga, mianowicie na naszych kursach dowiesz się, że to jest insercja, czyli po prostu wstawienie. I wystarczy, jeśli znasz, szczerze mówiąc, nawet jeden z tych terminów, po prostu rozumiesz, na czym polega insercja, czyli wstawienie, i po prostu potrafisz przyporządkować taki szczegółowy opis do tego mechanizmu, do te, przepraszam, do tego typu mutacji, czy do tego rodzaju mutacji, to ta reszta, no powiedzmy sobie szczerze, tego nie musisz się uczyć, no bo po co? Oczywiście, jeśli ktoś to wie, no to super, bo on jest naprawdę mocny. Zatem naszym zdaniem było to zadanie wręcz banalne i wynik 32%, czyli tylko 32% osób rozwiązało to zadanie prawidłowo, był dla nas zaskakujący. Dodam więc jeszcze tylko, że klasyfikacją wszystkich rodzajów mutacji, całą mutagenezę znajdzie w naszym kursie Genetyka w lekcji 12 i po analizie tych elementów tego typu zadania, gdzie trzeba będzie po prostu na podstawie opisu, nawet bardzo szczegółowego, dojść do tego, o jaką tutaj mutację chodzi, nie powinno tu być żadnych problemów. No dobra, i to w tym momencie byłoby tyle, z tym, że przed kolejną analizą. Warto byłoby rozwiązać następujące zadania. To są zadania, to są trzy zadania, właściwie w niektórych przypadkach są części trzech zadań. Pokazujemy, jakie to zadanie, na jakiej stronie, w zbiorze do określonego kursu. I teraz powiem tak. Dlaczego warto to rozwiązać wcześniej? Dlatego że z tymi rozwiązaniami usiądziesz potem do naszej analizy i będziesz mogłaś też mógł sobie to wszystko porównywać i to w tym momencie będzie najpełniejsza analiza. Natomiast jeśli te zadania już rozwiązałeś, rozwiązałaś, no to w takim razie wypadałoby odszukać te swoje rozwiązania i też położyć je przed sobą przed naszą kolejną analizą. A zatem przygotowujemy sobie herbę kawę Właśnie rozwiązanie zadań i bierzemy się do następnej analizy.